Jeszcze jeden fragment z cytowanego przeze mnie dokumentu dowódcy ówczesnego podpułkownika Tadeusza Czajkowskiego. Z uwagi na aktualność walki ideologicznej rozgrywanej na płaszczyźnie batalionu, zwłaszcza po wyborze kardynała Wojtyły papieżem, spotęgowane jego wizytą w Polsce, cały czas istniała potrzeba działalności w tym środowisku Służby Bezpieczeństwa. Powodzenie tej działalności mogło być zapewnione jedynie przy współpracy dowództwa batalionu. Jeszcze jeden fragment z tego dokumentu. W całokształcie działalności służbowej przyjęto zasadę działania elastycznego, szeroko stosując kompromisy, przynajmniej pozorne. Zaobserwowano bowiem, że kierownictwo duchowne dążyło zdecydowanie do zaostrzenia stosunków, tworzenia konfliktów i ich podsycania. Jednostka miała być terenem walki i to bynajmniej nie tylko ideologicznej. To oczywiście wizja dowódcy pułkownika Tadeusza Czajkowskiego. Zapraszam teraz do przedstawienia referatu pana doktora Mikołaja Juliusza Wachowicza. Pan Wachowicz jest pracownikiem Centralnej Biblioteki Wojskowej, a już wiemy, że Centralna Biblioteka Wojskowa jest współorganizatorem dzisiejszej uroczystości. Pan doktor przygotował wykład na temat Służba Wojskowa alumna Alfonsa Jerzego Popiełuszki 1966-1968. Będziemy mogli posłuchać, jak ludzie świeccy patrzą na osobę błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, bo jak patrzą kapłani na osobę błogosławionego, mogliśmy przed chwileczką słyszeć. Prosimy, panie doktorze. Szczęść Boże. No więc w przeciwieństwie do moich poprzedników nie mogę być świadkiem, bo jestem o pokolenie młodszy. W momencie męczeńskiej śmierci księdza Jerzego miałem dopiero 13 lat, no ale byłem świadomy tego, co się dzieje. I to, co przedstawiam, po prostu mój referat jest opracowaniem na podstawie literatury. Jeżeli jednak pojawią się jakieś sprzeczności, bo ja już zauważyłem tu, że to nie jest tak, że nie wszyscy podają dokładnie te same dane, te same fakty, to oczywiście w kuluarach bardzo proszę o uwagi, bo no nie jestem oczywiście alfą i omegą, żeby pretendować do absolutnej wiedzy w tym temacie. Przymusowa służba wojskowa kleryków w okresie PRL-u była nie tylko elementem ich politycznej indoktrynacji w duchu systemu komunistycznego, ale jedną z form administracyjnych represji wobec nastawionego opozycyjnie Kościoła katolickiego. Decydenci zakładali dwa wyrafinowane, komplementarne cele. Skłonić alumnów seminarium do rezygnacji z obranej drogi życiowej, względnie ukształtować ich tak, aby po przyjęciu święcej byli użytecznymi kolaborantami władzy. Pierwszą opcję realizował ściśle powiązany z PZPR Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego. Drugą – Wojskowa Służba Wewnętrzna i Służba Bezpieczeństwa. Ta dychotomia była przypuszczalnie jedną z przyczyn fiaska tej polityki. Tylko 4,4% spośród, no i tu padają różne liczby, ilu było tych powołanych. Górne szacunki sięgają 2922 bądź nawet 26 na przestrzeni ponad 20 lat do służby wojskowej kleryków. Po jej zakończeniu opuściło seminaria, a jedynie nielicznych pozyskano jako współpracowników. Powoływanie do służby studentów seminarium stało w sprzeczności z zapisami porozumienia z 14 kwietnia 1950 roku między komunistycznym rządem Polski a Episkopatem Polskim, które mówiły, cytuję, że władze wojskowe będą stosowały odroczenia dla alumnów seminariów duchownych w celu umożliwienia im ukończenia studiów, zaś księża po wyświęceniu i zakonnicy po złożeniu ślubów nie będą powoływani do czynnej służby wojskowej, lecz będą przeznaczeni
do rezerwy z zakwalifikowaniem do służby pomocniczej. Jest kwestią dyskusyjną, kiedy był ten pierwszy pobór. W literaturze pojawia się rok 55, 58 prawdopodobnie. Było tak, że seminaria otrzymały imienne wezwania do stawienia się alumnów przed komisją poborową, ale ta komisja przeniosła ich do rezerwy z zakwalifikowaniem do służby pomocniczej. Więc pierwszy udokumentowany pobór na pewno był w roku 1959. No i co ciekawsze, wojskowi przełożeni kleryków rychło zdali sobie sprawę, że umieszczenie kleryków spośród cywilnych poborowych powoduje skutki zupełnie przeciwne do zamierzonych. Nie wojsko indoktrynuje alumnów, lecz alumni wpływają na żołnierzy, uzupełniając ich braki w katechizacji, tudzież luki kulturowe, zyskując sympatię dowódców, oferując ciekawszą od materialistycznej wizję świata i człowieka. Dlatego w 1965 roku utworzono tak zwane kompanie kleryckie stacjonujące w dużych garnizonach na terenie Szczecina, Gdańska i Opola. Kompanię gdańską przeniesiono rychło do Bartoszyc, a opolską do brzegu nad Odrą. Rok później przekształcono je w samodzielne jednostki i nazwano eufemistycznie batalionami szkolnego ratownictwa terenowego. Teoretycznie miały się szkolić w zakresie likwidacji skutków uderzenia jądrowego, przeciwdziałania klęskom żywiołowym oraz zwalczania dywersantów. W praktyce uczestniczyły tylko w pracach niemilitarnych na rzecz wojska i w akcjach żniwnych. 54. Batalion w Bartoszycach uchodził za najbardziej represywny, albowiem skierowano tam wyjątkowo agresywną i antyklerykalną kadrę, zaś miejscowość leżała na terenie izolowanym, zamieszkanym przez wykorzenioną ludność, z dala od większych miast, za to blisko, około 10 km, granicy ze Związkiem Sowieckim, co wśród alumnów potęgowało strach i poczucie wyobcowania. Rok 1966 był szczególny. Powołano łącznie aż 250 kleryków, wśród nich 19-letniego Alfonsa Popiełuszkę z Seminarium Warszawskiego. Padło to imię Alfons, bo wtedy faktycznie tak Popiełuszko miał na imię. Oczywiście preferował zdrobnienie Alek i być może, czy to imię było jeszcze powodem dodatkowych szyderstw ze strony przełożonych, tego nie wiem, najlepiej znają świadkowe. To imię otrzymał z dwóch powodów. Miał wuja o tym imieniu, partyzanta, no i jeszcze święty Alfonso Maria de Liguori, redemptorysta. Więc wśród kleryków byli przeważnie drugoroczniacy, chociaż na przykład ksiądz Jan Zając trafił do Bartoszyc, będąc już na czwartym roku studiów. Chronologię dwuletniej służby alumna Popiełuszki da się ustawić na podstawie jego listów i licznych, niekiedy, jak już wskazałem, trochę sprzecznych opracowań. Alfons Popiełuszko przybył do garnizonu 75. Pułku Zmechanizowanego w Bartoszycach 25 października 1966 roku, dopiero po godzinie 22, co było świadomym złamaniem regulaminu i wyrazem opozycyjnego nastawienia. Wywołało zatem wściekłość zwierzchników, którzy w ramach represji zafundowali mu w nocy golenie na łyso i lodowatą łaźnię. Otrzymał przydział do drugiej kompanii, co już było wspomniane. Już kolejnego wieczoru naraził się kapralowi, inicjując odmawianie różańca, kiedy klęcząc w sali sypialnej. Wojsko to instytucja świecka, nie kościół. Jeżeli ktoś ma ochotę, to może modlić się po cichu, leżąc w łóżku, usłyszał. Warto dodać, że wszystkie trzy kompanie kleryckie, choć stacjonowały w jednych koszarach, celowo izolowano od siebie.
Natomiast nie izolowano ich od żołnierzy świeckich, zwłaszcza, to było wspomniane już, aktywistów młodzieżowych i kandydatów do PZPR, a to było około 25% stanu osobowego każdego pododdziału. Ich zadaniem była inwigilacja i donosicielstwo. Zdarzali się wśród nich fałszywi alumni, a w jednej sypialni, w jednym plutonie umieszczano alumnów oraz niealumnów. No więc tak, nie, oczywiście nie wiadomo, czy ten kapral autentycznie tego nie pochwalił, czy był oportunistą i starał się wypracować jakiś kompromis między skrywanymi przekonaniami a instrukcjami przełożonych. Zwłaszcza, że jak wskazują między innymi zapiski kleryka Stanisława Gabańskiego, który służył w Brzegu, niektórzy podoficerowie patrzyli na praktyki religijne przez palce. W każdym razie Alek Popiełuszko podkreślał, że kleryk powinien modlić się we wspólnocie. Już w listopadzie nastała ostra zima, co w połączeniu ze złymi warunkami sanitarnymi panującymi w jednostce i zakazem zakładania ciepłych ubrań, a nawet szalików, spowodowało masowe zachorowania wśród żołnierzy. Popiełuszko trafił na izbę chorych, gdzie spotkał wspomnianego Jana Zająca, z którym przez kilka dni prowadził ożywione i ciekawe rozmowy. Tu nie chodzi o żadną służbę wojskową. To tylko pretekst i sposób, aby nas odwieść od naszych planów życiowych, przestrzegał Alek, starszego kolegę. Wspólnie odmawiali różaniec wieczorami, zwłaszcza, że panowała tutaj sympatyczniejsza atmosfera. Alek został kilka dni dłużej niż Jan, gdyż miał jakieś problemy z nerkami. W niedzielę, no tu się dwie daty pojawiają, ale niedziela była raczej 4 grudnia, a nie 5 wtedy. Jak sprawdziłem, nastąpiła uroczysta przysięga wojskowa z udziałem kapelanów i był to jedyny raz, kiedy rodzice Alka mogli go odwiedzić. Jeden z nielicznych momentów, gdy oficjalnie uczestniczył we mszy świętej, bowiem w niedzielę i święta przełożeni nie wystawiali przepustek na wyjście do kościoła, natomiast chętnie zlecali prace nielicujące z powagą tych dni. Mimo wszystko klerycy nieraz oszukiwali system. Na przykład 18 stycznia 1967 pod pretekstem wpłaty na książeczkę udało się Alkowi wyjść do miasta. Byłem w kościele i po raz pierwszy od miesiąca przyjąłem komunię świętą. O godzinie 18:15 była msza święta i nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Potem odwiedziłem siostry i na 21 wróciłem do koszar, pisał. W następnym fragmencie listu z 19 stycznia dodawał: wspólną modlitwę praktykujemy w dalszym ciągu, wspólny różaniec co wieczór, wieczorna modlitwa, w piątek droga krzyżowa, a w święta recytowana msza święta. Można powiedzieć, że już nie przeszkadzają tak w modlitwie, chociaż może to być tylko okresowe, jako eksperyment. Korzystając z takiego nastawienia zwierzchników, klerycy w niedzielę 29 stycznia urządzili dzień skupienia, którego elementami były redukcja rozmów, recytacja mszy świętej, odmówienie różańca i nieszporów, czytanie pobożnej lektury, rozmyślania. Najwyraźniej ktoś doniósł o tym, więc Popiełuszko dostał reprymendę i musiał wysłuchać 2,5-godzinnego kazania porucznika, na które zareagował ziewaniem. Później nie obyło się bez incydentu. W ten sam dzień, kiedy byłem na trzeciej kompanii, jakiś kapralina, chcąc się przylizać oficerowi, kazał mi zdjąć różaniec. Ten różaniec w formie pierścienia, oczywiście. Powiedział, to nie obrączka, żeby wnosić wojsku. Powiedziałem, jak dla kogo? Zaczął się rzucać i na siłę chciał zaprowadzić do oficera. Chłopaki się rzucili na niego. Myślałem, że go zbiją. Kazałem, żeby oficer do mnie przyszedł, bo ja do niego nie pójdę. Bo niby z jakiej racji? Dlatego tylko, że tak mu się podoba? Przecież on nie był moim przełożonym. Poszedłem potem do oficera. Kazał mi zrzucić, ale to już stara historia. I teraz nie mogę się cofać, więc nie zdjąłem. Kapral naskarżył się, że się z nim szarpałem i ma być ukarany w rozkazie. Ale już drugi dzień i żadnej kary nie ma. Kara jednak nastąpiła. Porucznik Konstanty Puczko, mający opinię sadysty, pewnego lutowego dnia rozkazał Alkowi zdjąć wspomniany różaniec. Dlaczego? Zapytał Alu. Bo w czasie zajęć możecie się skaleczyć lub urwać sobie palec. Obywatel porucznik ma na palcu obrączkę i nie boi się o utratę palca. Kleryk Popiełuszko nie wykonał rozkazu, więc został zmuszony, no to i tu jest ta wspomniana już wcześniej historia, do zrzucia butów wraz z onucami,
a następnie dostania przez godzinę na baczność na kamiennej posadzce. To była kara nieformalna. Oficjalnie otrzymał karę dyscyplinarną, jaką był zakaz opuszczania koszar ze wszystkimi tego konsekwencjami, a w czasie wolnym, po obiedzie, po kolacji i przed snem musiał przez kilka kolejnych dni meldować się w pełnym rynsztunku bojowym u oficera dyżurnego. Należy pamiętać, że był młodzieńcem w wątłej budowie ciała, mierzącym tylko 170 cm wzrostu. Świadkowie wymieniają również inne represje, właściwie tortury, którym alumn został poddany. Podczas ostrych mrozów musiał czołgać się po ziemi, albo masce przeciwgazdowej nieustannie powtarzać gimnastykę „padnij, powstań”. Był także uczony pływać. Wrzucano go opasanego liną do basenu i wyciągano dopiero wtedy, gdy zaczynał tonąć, a następnie powtórnie wpychano. Spowodowało to w konsekwencji trwały uraz do zbiorników wodnych. A doszły do tego jeszcze czyszczenie toalet i korytarzy trucinami lub ćwiczenia w masce, co u popiełuszki poskutkowało pogłębieniem astmy, zaprawa poranna, czyli stanie godzinę na mrozie za niewykonanie rozkazu, gonienie po schodach w pełnym rynsztunku, kiepskie wyżywienie, serwowanie mięsa w piątki. Za odmowę jedzenia ukarano rozgrupę 30-kilometrowym marszem, a tego nie stosowano nawet w brzeskiej jednostce. Zimne obiady po przedłużonych zajęciach, wyprowadzanie do kina w niedzielne przedpołudnia, by klerycy nie mogli uczestniczyć w mszy świętej, to podobnie jak w brzegu, ograniczona pomoc lekarska. I to była taka tabletka. Akron miała uśmierzać wszystkie dolegliwości. Władza podejrzewała, przypuszczała, że żołnierze symulują choroby, no i ten akron miał niby na wszystko pomóc. No to był, jakie był, nie testowałem na sobie działania akronu, więc nie wiem, jaka to skuteczność. Pomimo to Alek pozostawał cały czas nieformalnym przywódcą grupy. Tłumaczył klerykom, żołnierzom, że najważniejsze jest, by trzymali się razem i nie dali się zastraszyć. Rozumiał, że jeśli tylko pozwolą się steroryzować, będzie łatwiej nimi manipulować później. Ponadto przez cały pobyt w wojsku przewodził on wspólnym modlitwom. W każdy piątek prowadził dla żołnierzy kleryków drogę krzyżową, a w pozostałe dni tygodnia, na wzór porządku seminaryjnego, proponował czas skupienia, rozmyślań duchowych. Codziennie wieczorem przewodził nieszporą, czyli modlitwie brewiarzowej, którą odmawiają duchowni. W ten sposób seminarzyści kontynuowali swoją formację kapłańską. Za to również zwierzchnicy nie pozostali im dłużni. Pewnej nocy w czasie jednej z takich wspólnych modlitw zjawił się w sali oficer dyżurny, oznajmiając, że teraz on zorganizuje żołnierzom czas w nocy. To dało początek szykanom. Polegały one na przykład na zmuszaniu alumnów do reakcji na tak zwane nocne alarmy. Mieli 7 minut na spakowanie po ciemku wszystkich rzeczy osobistych, po czym musieli stawić się na zbiórce na korytarzu, by następnie biegiem udać się do sali, w której siedział oficer dyżurny. U niego mieli się zameldować, ten zaś sprawdzał, czy karabin jest odpowiednio wyczyszczony. Gdy taki alarm dobiegał końca, po chwili zaczynał się kolejny. I tak jeden po drugim. Bywało, że alarmy trwały przez całą noc. A najwięcej karnych alarmów dostał oczywiście Alek Popiełuszko. Pomimo to nie tylko nie żywił żądzy odwetu, ale powstrzymywał kolegów przed odpłacaniem prześladowcom tą samą bronią. Pamiętamy, że chcieli bić tego kaprala. No, powstrzymał ich wcześniej, uświadamiając im, że zemsta jest drogą donikąd. Już wtedy wypracowywał zasadę: zło dobrem zwycięża. Jakby w nagrodę za tę postawę klerycy spotkali kilka dobrych dusz nawet w Bartoszycach. Jedną z nich była młoda bibliotekarka wojskowa Władysława Zaczyńska, wypożyczająca klerykom głównie książki psychologiczne i socjologiczne. Jak możemy przeczytać na stronie ordynariatu, w bibliotece przechowywała ich skrypty seminaryjne, podręczniki, osobiste notatki, które w izbach żołnierskich były rekwirowane lub niszczone. Zdobywała dla alumnów książki teologiczne, pomagała kontynuować formację duchową. Wspomniane książki teologiczne przemycała z klerykom z biblioteki obecnego wśród nas księdza Adolfa Setlaka, proboszcza z kościoła farnego, kolejnego dobrego ducha, który po latach zanalizował zagadnienie jednostek kleryckich swojej
dysertacji doktorskiej. Władysławę Zaczyńską w 2014 odznaczono medalem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Pomagała też wspomniana Konstancja Kuriat, wtedy już dobiegała 80, zmarła w roku 1980. Zwana babcią kleryków, udostępniała im bowiem pokój w mieszkaniu na studiowanie zakazanych książek i dokarmiała. No, dieta była kiepska. Latem 1967 roku lub 1968 Alek przebywał najpewniej w ramach wojskowych prac polowych nad jeziorem Kortowskim w Olsztynie i tutaj nawiązał przyjaźń z rodziną Kamińskich. Pod jej wpływem zmienił oficjalnie w 1971 roku, czyli w roku mojego urodzenia, nawiasem mówiąc, personalia z Alfonsa na Jerzy Aleksander. Zatem Alkiem pozostał. Dowództwo starało się coraz bardziej ograniczyć wpływy kościelnej hierarchii. Gdy we wrześniu 1967 roku arcybiskup Karol Wojtyła przy okazji koronacji obrazu Matki Boskiej Giedrzwałckiej planował odwiedzić jednostkę w pobliskich Bartoszycach, oficerowie wyprawili alumnów na 3 dni do Lutrów, wsi pod Kolnem, a przyszłego papieża zbyli informacją. Klerycy są na zajęciach i nie wiadomo, kiedy wrócą do koszar. Pomimo to nie byli w stanie zapobiec niezapowiedzianej wizycie arcybiskupa Karola Wojtyły latem 1968, ani wizycie prymasa Stefana Wyszyńskiego w sierpniu tego roku. Jeżeli coś w opracowaniach jest inaczej, to bardzo oczywiście, znaczy jeżeli świadkowie mają informacje inne niż w opracowaniach, to oczywiście proszę o kontakt, o sprostowanie tego. Służbę wojskową zakończył kleryk Popiełuszko 17 października 1968 roku. Początkowo chciał odmówić awansu na starszego szeregowego, ale zagrożono mu prokuratorem, zaś koledzy ostatecznie przekonali go do przyjęcia stopnia. Do seminarium powrócił na początku listopada po krótkim urlopie w domu rodzinnym. Wkrótce potem zaczął ciężko chorować, gdyż uciążliwa służba spowodowała nie tylko astmę, lecz również dolegliwości związane z sercem i tarczycą. Miał jednak więcej szczęścia niż starszy o rok kleryk Stanisław Gabański, który również wyczerpany warunkami panującymi w brzeskiej jednostce nie dożył swoich święceń. Cierpienia doznane przez Alfonsa Popiełuszkę podczas pełnienia przymusowej służby wojskowej wystarczyłyby chyba do osiągnięcia statusu wyznawcy, czyli osoby prześladowanej za wiarę w Chrystusa, jednak bez ponoszenia śmierci męczeńskiej. Bóg jednak miał wobec niego inne plany. Zahartowany w cierpieniu już jako Jerzy Popiełuszko stał się opozycjonistą na skalę ogólnopolską i kapelanem Solidarności, skutkiem czego poniósł śmierć męczeńską i zyskał rangę błogosławionego. Dziękuję.